20 po 9. Które potrzebują szybsze. Andrzej, zaczynamy. Proszę. Zaczynaj. Start. Już, uwaga, uwaga. Dzień dobry. Witam was osobiście, witam was moi koledzy Koła Pszczelarzy w Knurowie. Jesteśmy tutaj pszczelarzami, nasz rodowód naszego koła pochodzi już od 1926 roku, czyli w zeszłym roku obchodziliśmy 95. rocznicę. Chcieli wam niejako trochę przybliżyć, co to jest pszczoła, po co ona jest na tym świecie i co ona robi. Bo w społeczeństwie panuje takie powiedzenie, że pszczoła tylko gryzie i każdy się od pszczoły odgania. A to wcale nie jest prawda, bo pszczoła jest bardzo potrzebna tutaj na naszym świecie. Pszczoła jest odpowiedzialna głównie za systemy geologiczne, w których my żyjemy. Czyli jest główna odpowiedzialna za zapylanie owoców, warzyw i wszystko, co to kwitnie. W 80% odpowiedzialne są za to pszczoły. Jeszcze zapylają inne owady, jak śmiele, bąki, biedronki, to też są zapylacze, ale głównie robią to pszczoły. I pszczoły są za to odpowiedzialne, co prawda w naszej przyrodzie się dzieje. Pszczoły żyją stadnie, prawda? My jako pszczelarze, to prawda, niejako wspomagamy, żeby one miały w tej przyrodzie, prawda, lepiej. No i pomagamy im, żeby, prawda, więcej zapylały, żeby więcej chodziły, prawda, żeby społeczeństwo miało więcej z tego wszystkiego, prawda, profitu i zysku. Nie tylko, że pszczoła przychodzi i gryzie, ale pszczoła przynosi, prawda, dla społeczeństwa to wnosi. Oprócz wnosu wosku to jeszcze wnosi to, że mamy dobre owoce, prawda, zapylają to wszystko, mamy piękne kwiaty, upieczone wszystko jest tak, że to wszystko są odpowiedzialne pszczoły, których niestety ludzie się boją. Powiem wam tak, że pszczoły w ogóle nie są takie agresywne, bo pszczoły nie interesują ludzi. Pszczoły nie mają interesu, żeby latały i ludzi żądliły. Pszczoły żądlą tylko wtedy, jak się bronią. Bo często jest tak, taki powiem, że kobiety, prawda, i mężczyźni tak samo używają bardzo dużo dezodorantów. Pryskają się jakimiś tam lamendami, prawda, różanymi olejkami różnymi i tak dalej. Ładnie pachnie. Przelatuje pszczoła. Pszczoła czuje zapach. O, jest coś ciekawego. No i zaczyna koło człowieka krążyć. A jak koło człowieka krąży, to człowiek i się zaczyna oganiać. I pszczoła to oganianie traktuje jako atak na nią i zaczyna wtedy intensywnie, można powiedzieć, atakować. Może dojść nawet do pożądzenia. Pszczoły zazwyczaj są bardzo spokojne, jeżeli klimat odpowiada, prawda, pogoda, temperatura, wszystko. No my chodzimy jako pszczelarze w koszulach z krótkim rękawem, grzebiemy tam bez niczego w tych górach, prawda, nic się nie dzieje. Chociaż potrafią być dla nas bardzo agresywne, ale tak powiedziałem, że zmiana klimatu przychodzi, pszczoły wyczuwają już kilka godzin wcześniej, że coś się zmieni, że prawda, będzie burza czy coś. My tego jeszcze jako ludzie nie odczuwamy, a pszczoły już to odczuwają i pszczoły już są podenerwowane. I teraz jeszcze przychodzi jakiś pszczela, zaczyna im tam ulu grzebać, no to wiadomo wtedy co się dzieje. No ale raczej my żyjemy z nimi zgodnie, my to też prawda, wyczuwamy coś tak. Zostawiamy, prawda, wracamy do tego na drugi dzień, robimy i na tym polega, prawda, cała nasza pasja. Tutaj mamy taki po prostu ul, prosty, jeden ul, bardzo ciekawy dla dzieci, żeby mogły dzieci nawet sobie tutaj popszczelarzyć, jak to mówimy po naszemu. One mogą same tutaj pszczelarzyć, który jest odważny, to może przyjść i tutaj zacznie pszczelarzenie, prawda, równo z nami. My jako pszczelarze używamy uli korpusowych, takich jak ty. Ul korpusowy, czyli to jest można powiedzieć najbardziej nowoczesny ul. Najbardziej nowoczesny ul to jest najbardziej rozbieralny. Jak go można rozebrać całego, to wtedy to jest najbardziej nowoczesny ul. Bo po prostu możemy dziennicę czyścić, możemy to wszystko higienę w nim utrzymywać. Prawda? I to jest dla nas prawda wygodne. Kiedyś te pszczoły były w barciach, drzewach, płodach, prawda, jest z nami ludzie. No i cały czas to prawda szło do przodu, dopiero ksiądz Dzierżoń wynalazł ul, to się mówi snozowy, ale na podstawie ula snozowego wymyślili wtedy, że jest ramka. I nie kopali pszczelarze w tych barciach, prawda, tak kiedyś grzebali, musieli po drzewach chodzić po specjalnym takim leziwie. I mieli dziuple, nory, pszczoły miały w lasach. No i pszczelarze bartnicy wtedy byli nazwani, nie pszczelarze, tylko bartnicy. Dopiero ksiądz Dzierżoń wymyślił ul snozowy, no i można powiedzieć, wywrócił niejako pszczelarstwo do góry nogami.
Najpierw to specjalnie nie wierzyli, ale potem przyznali mu nawet duże uniwersytety, tam w Monachium, w różnych innych takich znanych miastach, przyznali mu nawet nagrody, no, że po prostu zrobił taki przewrót. I nastąpił wtedy, można powiedzieć, duży skok w szeregu. No i zaczęli wymyślać różnego rodzaju ule, no i między innymi my jako tutaj na Śląsku, tutaj w naszej okolicy gospodarujemy właśnie na tych ulach, bo są różnego rodzaju typy uli. Ten jest akurat ostrowski, czyli mówiąc inaczej środkowoeuropejski, my go tutaj prawda stosujemy, bo on jest najbardziej, ta ramka odpowiada tutaj do wszystkich naszych pożytków, które my tutaj mamy. Teraz chcielibyśmy wam tutaj zadać. To są właśnie te ramki, które my tutaj w ulu prawda mamy. Ta ramka to jest akurat pół nadstawki, którą tutaj nie przywoziłem specjalnie, bo jest taka mała połówka. Prawda, my możemy szybko, czyli na czym polega jeszcze rozwój tego ula? Możemy szybko prawda, dołożyć tu korpus i zwiększyć jego kubaturę. Normalnie w takim ulu, jak tutaj jest, prawda, na dole mieści się gniazdo. To jest gniazdo, to jest rodne. Tutaj zawsze rządzi matka królowa, którą możecie teraz podejść i tutaj zobaczycie. A u góry przeważnie przegrodzone taką kratą odgrodową. Dajemy magazyn, czyli dajemy drugą część, gdzie pszczoły noszą miód do góry, który pszczelarze i potem zabierają. Ale to tak nie jest do końca prawda, bo pszczoły bardzo dużo miodu przynoszą w ciągu całego roku. Bardzo dużo przynoszą i tylko pszczelarze my im zabieramy resztę można powiedzieć, co dostanie. W takim ulu, jak widzicie, nie ma centralnego ogrzewania, nie ma prądu, nie ma nic, a pszczoły żyją cały rok. Mimo że na dworze jest na przykład minus 15, minus 20 stopni, to w środku, tu w tym ulu wam zagwarantuję, że jest plus 25 stopni. Plus! Jest taka różnica. A jeżeli na przykład na dworze, tak teraz latem, wychodzi tam 38, prawda, 40 stopni, to w tym ulu dalej jest ta temperatura. Potrafią to pszczoły schudzić. To jest właśnie element tych pszczoły, że oni mogą podnieść temperaturę, ale mogą również ją spuścić. No i robią to właśnie dzięki temu, że zbierają miód. Bo to jest ich jedyny pokarm, to jest ich jedyny napęd. Pszczoły, taki ul w ciągu roku, można powiedzieć, tutaj przyniesie około 100 kg miodu. Jeden taki ul. Ale dla pszczelarza, jak zostanie 10 kg, no to jest dobrze. To my się cieszymy. No bo pszczoły to spożywają na swoje własne potrzeby. No, to muszą z czegoś żyć, no, muszą tę energię z czegoś robić, prawda, i tak dalej. No i my jak my zabierzemy po prostu te ostatnie 10 kg, to my musimy im prawda, za to oddać, to my je dokarmiamy. Prawda. W sezonie tego, można powiedzieć, takim jak teraz sezon tego nie robimy, bo jest, no, pożytku jest dużo, więc pszczoły sobie teraz poszukają. Ale jeżeli się sezon kończy i robi się masz sezon, to my jako pszczelarze musimy te pszczoły zakarmić. No i na tym jest głodu padły.